Witam serdecznie. Jak wiadomo, mamy Dni Olimpijczyka. To od razu przywołuje mi te wspomnienia, kiedy byłem olimpijczykiem, kiedy brałem udział w Igrzyskach Olimpijskich, a to naprawdę wspaniałe chwile. Pamiętam swoje pierwsze Igrzyska Olimpijskie w Monachium, jeszcze niespełna 19-letni chłopiec. No, przeżywałem to nieprawdopodobnie. Te wszystkie sławy, które znałem z prasy, z telewizji, one po prostu przechodziły koło mnie. Mogłem z nimi rozmawiać i przeżywać to, co przeżywałem przed ekranem telewizorów. Także to jest coś nieprawdopodobnego. Natomiast jeżeli zdobędziemy medal na takich igrzyskach, to jest to w ogóle szczęście wręcz nie do opisania. Stając na najwyższym stopniu podium, wysłuchując Mazurka Dąbrowskiego, przez człowieka przebiega taki dreszcz. No, nie da się to zamienić na żadne pieniądze. Powiem szczerze, ja wam zazdroszczę, dlatego że ja mam to już przed sobą, a wy możecie to wszystko przeżyć, jako że kolejne igrzyska są przed wami. Jako prezes Polskiego Związku Zapaśniczego wielokrotnie mam okazję przemawiać na różnego rodzaju zawodach i mówiąc tym młodym sportowcom, tym młodym adeptom tej pięknej sztuki walki, jakie są zapasy, co stoi przed nimi, co mogą przeżyć, jak mogą to odczuwać, mogą to, tak jak ja to przed chwilą powiedziałem. Także cieszę się bardzo, że ten dzień, Dzień Olimpijczyka, gdzie teraz być olimpijczykiem jest to ogromny zaszczyt, jest tak hutnie obchodzony. Wiem, że sytuacja w kraju jest trochę niekorzystna, ale nic nie zmieni faktu, że zostańcie olimpijczykami.